Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, kłaniam się pięknie w PL1 TV. Witam w naszym nowym cyklu Proszę Księdza, mam pytanie. Dzisiaj co prawda nie gościmy księdza, ale równie ważną osobę i znającą temat, o którym będziemy mówić, a naszym gościem jest brat Piotr Kurkiewicz, kapucyn misjonarz oraz założyciel Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu, Matki Kościoła, nazywanej w skrócie Szkołą Maryi. I szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie Panią i wszystkich Państwa. No to zacznijmy od tematu i z ostatnich dni trochę wcześniejszego. Na początek pozwolę sobie na cytat. Pan Szymon Hołownia, obecnie kreowany na lidera polskiej sceny politycznej, a przynajmniej na osobę, która takim liderem może zostać, spotkanie w marcu 2019 roku. I padają tam słowa następujące. Nam powinno być głupio i powinniśmy wreszcie wziąć odpowiedzialność za to. Powiedzieć stworzenia, to nie jest wasza wina, my was w to wchrzaniliśmy. Czy to jest kotlecik, czy to jest szyneczka babuni, czy salceson dziadunia, czy paróweczka kogoś tam. Nie ma na świecie paróweczki, która nie wzięłaby się z przemocy, z krwi, śmierci zwierzęcia, które w momencie zarzynania krzyczało, że chce żyć. Nie ma takiej paróweczki. Mnie zwierzęta, które spotkałem w życiu, będą sądzić na sądzie ostatecznym. Ludzie i zwierzęta, sumienie będzie mnie sądzić, każde stworzenie, świnia, którą zjadłem, a zjadłem ich w życiu zapewne kilkanaście, to były stworzenia Boże. Niewątpliwie świnia to też stworzenie Boże, ale czy stwierdzenie, że na sądzie ostatecznym, który mówi Ewangelia chyba świętego Mateusza na przykład w rozdziale 25, będą nas sądzić świnie i lis, powiedzmy, którego tutaj kitę sobie kupiłam lata temu na straganie, będzie mnie sądzić, to jest herezja? Czy to jest w ogóle godne stwierdzenie kogoś, kto się mieni katolikiem, czy to już herezja? Oczywiście jest to herezja. Wszak słowo nie zabijaj w ramach piątego przykazania dekalogu ten czasownik jest używany tylko wobec ludzi, z tego co pamiętam, nie wobec zwierząt. Wobec zwierząt są stosowane inne czasowniki, a więc przykazanie Boże nie zabijaj dotyczy tylko i wyłącznie ludzi. Zaś gdy chodzi o zwierzęta, no sam Chrystus bodajże w Dziejach Apostolskich, w okolicach tam 9 czy 10 rozdziału, w widzeniu danym świętemu Piotrowi Apostołowi w Jafie na dachu. Prawda, że był głodny, ale jedzenie właśnie, widzenie dotyczyło jak raz spraw kulinarnych. Sam Chrystus mówi do Piotra, zabijaj bodajże. Tak chyba bodajże mówi, zabijaj i jedz. I Piotr nie oponuje dwukrotnie, bo to się łącznie powtórzy jeszcze dwukrotnie, czyli razem to jest trzykroć. Piotr nie oponuje Jezusowi w kwestii zabija, i tylko w kwestii co ma zabijać i jeść, a raczej w kwestii jedzenia. Chodziło o zwierzęta nieczyste, które były rytualnie nieczyste, były zabronione przez Mojżesza. Dlatego właśnie Piotr nie oponuje w kwestii zabijania czy nie zabijania, w kwestii zabijania zwierząt, tylko w kwestii koszerności tychże czy niekoszerności. Chciałbym teraz poczynić taką wycieczkę, ponieważ pan Szymon z tymi poglądami Hołownia jest osobą publiczną, więc pozwolę sobie na pewną taką analizę jego postaci. Otóż jest to z pewnością, tak mam wrażenie, jeszcze gdy pamiętam go po stronie katolickiej, w TVN Religia bodajże, próbował bronić zawsze dzielnie, emocjonalnie, trochę gorzej intelektualnie, próbował bronić opcji katolickiej. Wtedy już wiedziałem, że jest człowiekiem wrażliwym, mającym chyba wtedy jeszcze dobre intencje. Teraz oczywiście o intencjach nie mogę nic mówić, ale na pewno uważam go za człowieka wrażliwego, ale to oznacza też bardzo emocjonalnego. I analizując pana Szymona, podejrzewam, że te emocje biorą
jednak górę w jego antropologii, w jego psychologii też ponad intelektem i ponad doktryną katolicką. Oczywiście to jest śmierć zwierzęcia, podobnie jak śmierć rośliny, nie jest niczym przyjemnym. Ja pamiętam, jak kiedyś pewien kaznodzieja, żeby pokazać nam przemijalność świata, wziął kwiat doniczkowy i go po prostu na naszych oczach zniszczył. Pamiętam, że wśród bardzo takich twardoskórnych, czerstwych kleryków, bo kleryk to jest stworzenie, które albo coś knuje, albo knuło, albo uknuje. No jednak pomimo naszej czerstwoty to spowodowało pewien taki wstrząsik. No byliśmy przeciwko niszczeniu. Ja sam jak czasami rozmawiam z jakąś panienką na polanie w ramach jakiejś rekolekcji, bo akurat pogoda letnia i słoneczna, to gdy ta panienka zamyślona w swoich tam huciach, niechuciach pogrążona zrywa jakiś listek i ten listek tłamsi i przechodzi do listka następnego, jakiejś trawy nawet, no to we mnie wzbudza się uczucie przykrości i oponuje i zatrzymuje panienkę w tym dziele antyekologicznym, w dziele niszczenia bezwiednego. Tak więc i ja pamiętam, jak mój tata zabijał komary, gdy byłem malutki, no to krzyczałem: nie zabijaj, nie zabijaj, choć z drugiej strony kuliłem się ze strachu pod kocem, czy tam pod pierzyną. Tak więc ja sam zawsze byłem wrażliwy na zwierzęta. Gdy tutaj na Ukrainie obserwuję, jak wróbelki stoją przed supermarketem i czekają, że na człowieka litościwego, który troszeczkę z tej bagietki ukruszy im czego i poda, no to budzi się we mnie wielki taka przykrość, smutek. Nawołuję w kazaniach, jako franciszkanin też, kapucyn, nawołuję do tego, żeby w czasie ostrych mrozów i śniegów, które zalegają, żeby dokarmiać zwierzęta, żeby pomagać zwierzętom, żeby pamiętać o sikorkach, które nie mają szans z wróblami, żeby im coś podwieszać na nitkach, na sznureczkach. Tak więc ja jestem również człowiekiem wrażliwym, ale na szczęście dzięki Matfizowi, dzięki dobrej formacji też katolickiej, rodzinnej, katolickiej, rodzinnej, bez zranień z dzieciństwa. Tutaj nie chcę nic suponować panu Szymonowi, ale jest opcja. No ale właśnie dzięki temu intelekt potrafi, a dzięki intelektowi doktryna katolicka potrafi jednak zapanować nad nadmierną uczuciowością, tudzież wrażliwością. A doktryna jaka jest? No właśnie tak, jak przedstawiłem. A teraz jeszcze na zakończenie dwa słowa o intelekcie. Jestem w knajpie na Manhattanie w Nowym Jorku bodajże i pożeramy akurat steka. Ja jeszcze nie zdążyłem wbić ani widelcu, ani kłów w tegoż steka. No to będzie świetnie przyrządzonego. Nie wierzyłem, że jestem w stanie podołać i zjeść taki potężny kawał steka, ale okazało się tak przyrządzony, że dałem radę. Ale widząc, jaki to potężny kawał, proponuję bardzo anorektycznie wyglądającej kelnerce, proponuję tego steka. Część przynajmniej. Ona mówi, że jest nawet nie wegetarianką, tylko weganką chyba. Jednym słowem, prawie tam żyła z powietrza, no, żyła powietrzem. I mówi, że żali zwierząt i dlatego ich nie zjada. A ja mówię: proszę pani, przecież to zwierzę. Albo zdechnie samo w mękach tygodniowych, dniowych, dobijane często przez jakieś pasożyty, przez jakieś inne zwierzę. Tak jak opowiadali mi moi znajomi, że widzieli sarnę po pachwiny w śniegu, która nie była w stanie już się ruszać, i widzieli lisa, który ją objadał żywcem i chcąc ją zachować sobie świeżą i żywą, więc zaczął od zadu i miałem już część zadu wyżartego. I ten lis się karmił nią, potem sobie gdzieś leciał i po paru godzinach wracał i karmił się nią dalej. Więc moje pytanie do tej pani weganki było takie: co lepiej? Czy żeby jadł tę sarnę lis, czy Kurkiewicz? Czy żeby jadły ją jakieś padlinożercy, czy żywożercy? Czy żeby zjadł to człowiek? Czy lepiej, żeby ta sarna zdychała przez tydzień w tym śniegu, w wielkich męczarniach, czy od kuli myśliwego? No ja wiem, czego bym sobie życzył, a ponieważ życzę tej sarnie takiej samej śmierci jak moja,
Więc życzyłbym jej celnego strzału myśliwego. Ciach, ciach, sarna w piach, a potem na talerz. Tak, a nie w ten sposób, jak to wygląda często w naturze. Każde zwierzę będzie zjedzone przez inne zwierzę. Czemu tym innym zwierzęciem nie ma być pan Szymon Hołownia? No nie wiem, ale to, Szymon Hołownia powiedzmy, że może być tym zwierzęciem, które nie zje. Ale dlaczego ten zakaz ma dotyczyć wszystkich? Mamy panią Sylwię Spurek, która stwierdza, już dawno powinien być zakaz reklamy każdego produktu, który szkodzi zdrowiu ludzi, negatywnie wpływa na klimat, powoduje cierpienie zwierząt, narusza prawa człowieka. Mamy zakaz reklamy i promocji papierosów. Czas na zakaz promowania mięsa, mleka i nabiału. Pani Sylwia Spurek oczywiście jest lewaczką, chociaż nawet partia Wiosna się zdaje ostatnio po tym wystąpieniu od niej odcięła. Ale pytanie jest, dlaczego tworzona jest w imię miłości części osób do zwierzątek pogarda do ludzi, którzy na przykład te zwierzęta hodują w celach konsumpcyjnych, do myśliwych, którzy owszem, strzelają do zwierząt, ale wcześniej też oni dbają, chronią, dokarmiają i w jakiś sposób próbują jednak tymi zwierzętami dzikimi się zająć. Dlaczego jest stworzona pogarda do osób, które nie są weganami i nie chcą być weganami, mają się dostosować do takiego pana Szymona Hołowni czy pani Sylwii Spurek, bo oni mają taki pogląd? Ja widziałem, dodam do tego obrazu z sarną, która powoli umierała. Na szczęście moi znajomi wzięli tę sarnę do siebie. Ona była już nie do odratowania. Wezwali odpowiednią tam służbę weterynaryjną bodajże, czy leśną, i z tą sarną skończono, zdaje się. Nie pamiętam dokładnie. No, dodam jeszcze taki przykład, który sam widziałem, a więc jestem świadkiem naocznym. Widziałem umierającego, zdychającego gołębia. On spadł z latarni, po prostu już chyba ze starości albo z jakiegoś, no, z przetrucia jakiegoś, i spadł po prostu na grzbiet, na plecy, tak powiedzmy, i się tam miotał. No i załóżmy, żeby miotał się tam jeszcze dzień albo dwa w tych konwulsjach. No to ja naprawdę nie życzę nikomu takiej śmierci, takiego strachu, takiej przedłużającej się agonii, tym bardziej, że zwierzę nie potrafi tego jakoś zracjonalizować, zhumanizować, prawda, więc jakoś usensownić. To jest tylko strach i niemoc. Więc pokazać tej pani i temu panu Szymonowi, pokazać filmy Discovery, a nie te filmy nawet, gdzie zwierzę ginie szybciutko, elegancko w paszczy geparda, ale pokazać, nie widziałem, prawdę mówiąc, nie widziałem filmów, które pokazywały długą agonię zwierzęcia, które po prostu umiera samo, zdycha samo. I pokazać, jak to wygląda. Albo jak czasami inne zwierzę pastwi się nad tym zwierzęciem. No więc, czy to nie dokonałoby prawidłowego wstrząsu, czy by nie urealniło tego problemu? Oczywiście, z drugiej strony jest skrajność z kolei bestialstwa ludzkiego. Gdy chodzi o tak zwaną produkcję z biomasy, tej zoomasy, masy zoologicznej, prawda, gdzie hoduje się te zwierzęta w strasznych warunkach produkcyjnych wręcz, a nie hodowlanych. Czyli nie tyle hoduje się, co produkuje się te zwierzęta. No to rzeczywiście jest, to powinno być jakoś regulowane prawem, żeby te zwierzęta miały słońce, świeże powietrze, wybieg, żeby były w jakichś takich zoologicznych warunkach, a nie w warunkach taśmy produkcyjnej. To jest druga skrajność. Natomiast to, co robili od wieków chłopi, mające swoje fermy, mające swoje gospodarstwa, no to był najbardziej, najbardziej ekologiczny, zoologiczny, a jednocześnie humanistyczny sposób hodowli właśnie zwierząt. Nadawanie zwierzęciu praw, prawa są zależne od godności. Godność to są pewne przywileje, właśnie pewne prawa, też pewna odpowiedzialność i obowiązki. Człowiek ma, powiedzmy, o tyle przywilejów, o ile ma obowiązków czy odpowiedzialności. Władza równa się, władza i godność i przywileje powinny się być równoważone przez obowiązki i odpowiedzialność. No więc szanujemy bardziej te zwierzęta, które mają jakiś obowiązek, bo ciągną pług, ale zwierzę zasadniczo nie ma żadnej odpowiedzialności na sobie. No owszem, tam w jakimś ekosystemie jest ważne. W każdym razie to trzeba równoważyć. Natomiast nie można mówić o jakiejkolwiek kompatybilności, przystosowaniu praw zwierząt do praw człowieka. W ogóle słowo prawo
prawa odnosi się raczej tylko do osoby ludzkiej, do osoby zwierząt o tyle, o ile właśnie dotyczy odpowiedzialności człowieka za stworzenie. Więc zwierzę samo w sobie nie ma żadnych praw. Prawo ma człowiek, a i w ramach tych praw, tych przywilejów ma również odpowiedzialność za stworzenie, żeby zwierząt nie męczyć, żeby je jakby powiedzmy uczłowieczać, żeby je kochać, żeby optymalizować ich żywot, żeby minimalizować ich cierpienia. A więc nie mówimy o oddzielnych prawach zwierząt czy roślin, jak gdyby w opozycji nawet do praw człowieka, tylko mówimy o prawach człowieka i w ramach tych praw, jednym z tych takich rykoszetowych praw jest odpowiedzialność za świat. Czyńcie sobie ziemię poddaną, bądźcie odpowiedzialni za edemski sad. Nazywajcie imionami zwierzęta, panujcie nad nimi i cały ten świat biologiczny, zoologiczny coraz bardziej humanizujcie, a nawet teologizujcie. No właśnie, bo mamy słowa z Księgi Rodzaju, czyńcie sobie ziemię poddaną, natomiast dzisiaj ziemia, człowiek ma być poddany ziemi, tak? To jest odwrócenie chyba tych pojęć, kiedy ta ekologia, wręcz ekologizm zastępuje zdrowy rozsądek, mają być likwidowane gospodarstwa rolne, bo hodowla zwierząt powoduje produkcję metanu. W związku z powyższym metanu jest za dużo, to mamy zlikwidować hodowlę zwierząt, zlikwidować rolnictwo jako takie, bo rolnictwo szkodzi. Tysiące lat rolnictwo żywiło, teraz rolnictwo szkodzi. Czy to nie jest jakieś szatańskie odwrócenie pojęć i słów, które w Biblii padły i właśnie źle zrozumiana odpowiedzialność za zwierzęta, która, czy za przyrodę, która powoduje, że zostaje ona wyniesiona do rangi Boga? No tak, no to jest taka idolatria, czyli tworzymy sobie jakiegoś idola, ponieważ Bóg już nie jest naszym idolem, nie jest naszym bohaterem, nie jest naszym panem, no to panem niech będzie człowiek, ale ponieważ człowiek też nie do końca już jest takim modnym panem, no bo człowiek człowiekowi homo homini lupus est, czyli człowiek człowiekowi jest wilkiem, no więc przeżyliśmy tę hekatombę wilczą, pod wilkami, pod ludźmi złymi w XX wieku, prawda? Rewolucje wszelkie już od XVIII wieku, od francuskiej, poprzez bolszewickie wszelkie, komuny paryskie, tak, napoleonizm, więc przeżyliśmy te hekatomby I i II wojny światowej oraz potem tych rozproszonych wojen, przeżyliśmy straszny upadek jak gdyby człowieka, no więc wobec tego powstaje moda na coś, co jest bardziej jak gdyby niewinne. Zwierzę nie pastwi się aż tak bardzo. Kot, który bawi się myszką, on nie tyle pastwi się nad tą myszą, podejrzewam, to by trzeba pytać psychologów, behawiorystów, ale on nie tyle chyba się pastwi nad myszą, co on po prostu chce się bawić, chce się zabawić. A więc chodzi o to, że zwierzęta w odbiorze ludzkim stają się bohaterami. No ale oczywiście jest to nie tyle myślenie, co jest raczej takie prymitywne, infantylne odczuwanie rzeczywistości. To są jakieś kompleksy, to jest jakiś kociokwik, to jest jakaś alienacja, to jest jakaś głupota. Tak więc następuje animalizacja ludzi, czyli ludzie są wilkami, ludzie są świniami, ludzie są potworami częstokroć. Natomiast następuje humanizacja, czy wręcz może nawet teologizacja zwierząt. Nawet pomieszanie z poplątaniem. Totalny kociokwik. Mamy chyba jest pojęcie, nawet na to pojęcie kute jako bambinizm, czyli nawiązujące do bajki Bambi o jelonku, który osierocony przez mamę pląsał po lesie i miał przyjaciół i kwitły kwiatki, było bardzo pięknie. Czyli takie infantylne dosyć podejście, które bardzo często zadziwiające reprezentują osoby jednocześnie nawołujące do mordowania nienarodzonych dzieci, mówiące o prawach zwierząt, a odbierające prawo do życia nienarodzonym dzieciom, przyznające takie prawo nienarodzonym dziczkom czy innemu stworzeniu. Czy to jest kolejne chyba totalne pomieszanie pojęć i tego takiego no, ludzkiego podejścia wypracowanego przez chrześcijaństwo przez wieki? No więc mówię, jest to animalizacja ludzi, czyli z człowiekiem można zrobić to, co się robiło wcześniej ze świnią,
czyli można go po prostu mordować na dowolnym etapie jego rozwoju, prenatalnym czy starczym, przez eutanazję czy aborcję wcześniej. Natomiast ze zwierzeń następuje humanizacja, a w niektórych może kręgach ekologizmu wręcz teologizacja natury, czy powiedzmy też zwierząt w ramach tej natury, tego New Age'u, New Age'owskiego spojrzenia, też trochę panteistycznego. Ale to nie musi być jakaś schizofrenia. Oczywiście jest to kociokwik, jest to głupota, jest to brak myślenia racjonalnego, czyli ludzkiego. Natomiast ja bym to nie przepisał jakiejś braku logiki emocjonalnej. Po prostu ci ludzie, podejrzewam, oni są naprawdę rozczarowani człowiekiem. Sądzę, że gdyby zbadać biografię tych ludzi, wszyscy oni doświadczyli przemocy w dzieciństwie. I ta przemoc nie pochodziła od psa. To nie było pogryzienie przez psa. To było pogryzienie przez rodziców. Nie wiem, czy to jest dobra diagnoza w tej chwili, ale podejrzewam, że nienawiść do człowieka, ze strony samego człowieka, to animalistyczne patrzenie na człowieka, czy nie bierze się właśnie ze zranień w dzieciństwie, ze współuzależnienia, z tego faktu, że doświadczyło się wiele przemocy, wiele zła od samych ludzi i rzeczywiście się tego doświadczyło. Tylko że ta złość, ten żal, ten smutek, ta niewiara w człowieka jest naprawdę chorobą, to jest chore. To jest nieadekwatne, to można przypisać matce i ojcu, środowisku swojego dzieciństwa, natomiast nie wolno tego przypisywać wszystkim ludziom. Nie może być tej ekstrapolacji na wszystkich, dlatego że inni są niewinni, inni są szlachetni, inni są inni aniżeli nasi rodzice, ale człowiek nie włącza myślenia, tylko jego paradygmat jest emocjonalny, on bazuje na tych zranieniach, bazuje na tej alienacji, na tym strachu przed ludźmi. On chciałby się zakopać w ziemię, w norę. Natomiast od zwierząt nie doświadczył niczego złego. Ba, mógł doświadczyć wiele dobrego. Właśnie w dzieciństwie ten pies, ten kot, te rybki akwaryjne, ta świnka morska mogły być jedynym przyjacielem. Albo te stwory z bajek, takich właśnie animalistycznych, prawda? Miś Puchatek, koziołek Matołek. Więc tam mogło się rodzić. No, ja nie jestem psychologiem, ale to jest całkiem moim zdaniem wiarygodna hipoteza diagnostyczna. Dlaczego tak się dzieje? Tak więc w tym braku logiki jest jakaś logika, tylko nie jest to logika rozumu, ale jest to logika dziecięcych emocji. A może jest tak, że właśnie to skrzywdzenie i to, że mamy tylu ludzi, którzy zostali w jakiś sposób zranieni, stworzyli sobie własny idealny świat, jest wykorzystywany i jak zwykle stoją za tym wszystkim pieniądze. Już są firmy, chyba 60 na świecie, które produkują syntetyczne mięso. Odbywa się to w ten sposób, jak czytałam, że wykonuje się biopsję, dzięki której pozyskuje się tkankę kurzą, wołową, czy inną. Później przechowywane te komórki są w specjalnych warunkach, namnażają się, są poddawane procesowi inkubacji w sztucznie wykreowanym środowisku, które umożliwia im wzrost. Wzbogacone składnikami odżywczymi rosną, dzielą się, no i ostatecznie przyjmują formę tkanki mięśniowej, czyli mamy wyhodowany kawałek mięsa w probówce w warunkach laboratoryjnych przez koncern taki czy inny, który stać na tę technologię. No i mamy już syntetyczne hamburgery. W 2016 roku było zaledwie kilka startupów zajmujących się takim mięsem. Teraz jest już ich, to jest dane z zeszłego roku, co najmniej 60. I oni głoszą, że chcą uczynić produkcję mięsa bardziej humanitarną, przyjazną dla środowiska, nie będą umierały zwierzęta, nie będzie produkcji metanu, tak jak w przypadku na przykład twierdzą hodowli bydła. Mają rekordowe fundusze na to pozyskują. No ale pytanie jest teraz takie, czy jeżeli w tym kierunku pójdziemy, to tak naprawdę wszyscy ludzie staniemy się niewolnikami kilkunastu podmiotów, które będą miały technologię do produkcji żywności i będą mogły tą żywność nam racjonować. Pewnie ci powiedzą, że jeżeli nie przyjmujemy ich opcji, no to nie racjonują, a rolnictwo zostanie w międzyczasie zniszczone. Może jest to jakiś projekt tego nowego porządku świata, traktowanego jako teoria spiskowa, który jest realizowany
właśnie poprzez taki ekologizm już w tej chwili panujący i wykorzystywanie ludzi, którzy często bardzo młodych, rzeczywiście wierzą, że tak będzie lepiej. No, co do teorii spiskowej, to można było się wyśmiewać z nich na początku XX wieku, kiedy samoloty jeszcze nie były rozpowszechnione, ani inna forma komunikacji. Wtedy rzeczywiście tak się dogadać ponad głowami narodów, no było czymś trudnym i łatwym do zdemaskowania. Natomiast teraz, no przecież wszyscy wiedzą o tym, że pewnie bardzo potężni panowie i bogaci i wpływowi spotykają się przy zamkniętych drzwiach. No więc nie, skoro są te drzwi tak szczelnie zamknięte, to chyba nie dlatego, że grają oni w jakąś w jakiegoś pokera, prawda, czy w jakąś ruletkę, no przecież tam są drzwi otwarte jak najbardziej. Tylko, że te drzwi powinny być zamknięte z innych powodów. Tak więc, ja bym powiedział, że teorią spiskową, teraz bardziej godną wyśmiewania jest ta teoria, która mówi, że nie ma teorii spiskowej. To jest właśnie ta teoria spiskowa. No, tak więc, a wracając do pani pytania, no ja sądzę, że za tym musi jeszcze stać też przemysł alkoholowy, dlatego że na trzeźwiaka, na trzeźwo się nie da takiego pewnie mięsa jeść. Przecież to musi być bardzo niesmaczne, chyba że tam podobno dodają. Podobno tak samo smakuje jak prawdziwe. Nie wiem, nie jadłam, nie zamierzam, no ale przynajmniej taka jest stworzona koło tego otoczka, że jest idealne w smaku, no bo można mu przecież jeszcze dodać to i owo tam do tych komórek dosypać i będzie jeszcze lepsze niż taka krowa, co tam po łące biega albo nie. Rzeczywiście, mięso mojej matki nie równa się smakowo z mięsem z McDonald's. Także gdy moja mama chce mi teraz robić czasami jakieś kanapki, to mówię, mamo, nie, no jest Orlen, jest McDonald's, także... Matka już przegrywa smakowo. A być może właśnie na Orlenie, w McDonaldzie będzie takie syntetyczne burgery, no wyjdzie. No właśnie, także da się na trzeźwo, także się z tego spirytusowego, z tej produkcji alkoholowej wycofuje, która miałaby rzekomo za tym stać. Skoro da się bez alkoholu to mięso jeść, no to jest jakaś opcja nieszczęsna. Pewnie potem pojawią się... Z kolei przemysł farmakologiczny będzie się pewnie z tego cieszył, dlatego że to chyba jest niemożliwe, żeby tak daleko odchodzić od ekologii, tak majstrować przy ekologii i żeby nie pojawiły się jakieś choroby organiczne, a potem też psychiczne w człowieku. Tak więc ręce zacierać będzie też przemysł farmakologiczny i tak dalej. Tak więc im dalej od zwierzątka, od roślinki na moim polu, tym będzie gorzej. No to czy nie jest to moment, że Kościół powinien przypomnieć te słowa, czyńcie sobie ziemię poddaną, zamiast ewidentnie skręcać właśnie w tę stronę ochrony zwierzątek, klimatu, lasów i czego tam jeszcze i wzywania, że my musimy jednak zacząć ekologicznie żyć? No jest pytanie, czy rzeczywiście Kościół aż tak bardzo w swoim nauczaniu skręca na lewo. Zapewne myśli pani redaktor o papieżu Franciszku. Dokładnie. Ja przyznam szczerze, nie. Akurat papieża Franciszka tam nie czytałem za nadto tych jego encyklik, z wyjątkiem, już nie pamiętam, czy encykliki, czy adhortacji Amoris Laetitia. Natomiast, no tak, tam się pojawił jego głos ekologiczny. Znaczy, ogólnie trzeba dbać o klimat, prawda, o czystość powietrza. No to o tym najlepiej wiedzą mieszkańcy, powiedzmy, Krakowa czy Nowego Targu, czy zapewne być może wcześniej Katowic. A moi rodzice specjalnie kupowali sobie chatę od Nawiecznej, od strony, skąd wieją wiatry, tak żeby być na brzegu Poznania od Nawiecznej strony, czyli od tego świeżego powietrza. Tak więc to już ma pewne znaczenie. Tylko znowu, moim zdaniem Kościół nie powinien się za to spieszyć. Kościół powinien mówić bardziej ogólnikowo, to jest tak jak z ewolucją. No, Kościół nie powinien się spieszyć, mówiąc, że ewolucja tak, kreacjonizm, czy jakaś forma kreacjonizmu, nie. No niech to wpierw udowodnią mikrobiolodzy. Niech to udowodnią naukowcy wpierw, bo póki jest nieudowodnione, czy ewolucja, czy kreacjonizm, czy taka forma, czy inna forma tychże, no to dlaczego się wystawiać na ostrzał, prawda? No, Kościół powinien tylko ogólnie mówić, w ogólnikach,
że na tyle, na ile jesteśmy w stanie zadbać o klimat i o zwierzęta, no to zadbajmy o to. Czyńmy sobie ziemię rzeczywiście poddaną. Nie róbmy sobie fatalnego powietrza, no nie róbmy sobie nadmiernego ocieplenia klimatu. Ale co wpływa na fatalne powietrze, to już zostawmy naukowcom. Z tym, że może nawet Kościół powinien powołać swoje ośrodki naukowe. Jeżeli jest Hollywood w Ameryce, czemu nie ma być Hollywoodu w Watykanie? Takiego katolickiego. Przecież Mel Gibson pokazał, że jednym ruchem, jedną pasją potrafi rzucić na kolana wszystkie produkcje protestanckie o Chrystusie. A więc katolicyzm potrafi. Jeżeli byśmy naprawdę zainwestowali w to pieniądze, ściągnęli dobrych aktorów, którzy się nie zgadzają z mainstreamową narracją, to sądzę, że warto byłoby w to pójść, żeby Kościół powoływał ewentualnie swoich naukowców, dlatego że świat w tej chwili uczynił z nauki taką prostytutkę. No, zależy, kto płaci, takie są jej wyniki naukowe. Tak więc tutaj Kościół powinien coś w tym kierunku zrobić, powołać. No tak jak kiedyś inkwizycja zajmowała się astronomią. Przecież ci, którzy sądzili Galileusza, to sami byli jego koledzy po fachu. Notabene właśnie ci koledzy po fachu byli w stanie ocenić, że Galileusz nie jest w stanie udowodnić teorii Kopernika. I skoro nie jest w stanie udowodnić, to powinien to zaznaczyć, a nie głosić to jako... I za to został ukarany, nie za to, że tam hipotezę przedstawiał. Gdyby hipoteza Galileusza była nazwana przez Galileusza hipotezą, no to nie byłoby problemu. Natomiast on, niezgodnie z umową, jaką miał z papieżem na ten temat, on przedstawiał hipotezę kopernikowską jako już tezę. Ta teza została udowodniona dopiero tam 100 kilkadziesiąt lat później przez bardzo rozwiniętych fizyków, astrofizyków bodajże. Tak więc Kościół powinien coś tutaj w tym kierunku zrobić. No albo czekać na głos nauki, albo sam tworzyć nauki, stając się mecenatem, objąć mecenatem naukowców niektórych. No i udowodnić, że na przykład od produkcji przemysłowej rzeczywiście jest wielki wpływ na klimat, a nie że to ocieplenie klimatu wynika zupełnie z czegoś innego, na przykład z jakichś takich cyklicznych aberracji klimatycznych, prawda? Albo z wybuchów wulkanicznych, które mogą nanosić większe korekty klimatyczne, aniżeli cały przemysł światowy. No, tak więc Kościół powinien mówić na zasadzie aksjologicznym, a nie na zasadzie naukowym. A jeżeli już naukowym, to niech tworzy swój uniwersytet w Watykanie. Najlepszy uniwersytet na świecie. Niech ściąga elity naukowe i niech stworzy swoją narrację obiektywną. Ale na pewno Kościół nie powinien jak gdyby upolityczniać swojego stanowiska. A w tej chwili część naukowców mówi tak na temat klimatu, a część naukowców mówi zupełnie inaczej. Są mainstreamowi, są ci powiedzmy wyrzuceni za burtę, ale wcale nie jest ich tak mało. Jasne. Czyli po prostu najlepiej może zachować zdrowy rozsądek i nie ulegać ani trendom takim, że nie musimy dbać o ten świat, na którym żyjemy, ani tym, że musimy właśnie koniecznie zadbać, przytulać się do drzew i zlikwidować hodowlę zwierząt, czy zaprzestać noszenia futer, bo tak będzie lepiej, a już chyba najmniej wierzyć w to, że na sądzie ostatecznym będziemy sądzeni przez świnie, czy inne zwierzęta, które żeśmy skonsumowali, albo przez norki, z których futro nosiły. Na pewno na sądzie ostatecznym będzie nas sądzić Bóg i nasze sumienie, ale jeśli nawet nasze sumienie, bo rzeczywiście w Ewangelii Jana Jezus mówi, że Ojciec przekazał mi cały sąd w jednym fragmencie, a w drugim fragmencie mówi, nie ja was będę sądzić, lecz słowo, które powiedziałem do was, ono was będzie sądzić. Ale panu Szymonowi zwróciłbym uwagę, że jeśli nawet będzie nas sądzić na sądzie nie tyle ostatecznym, co na sądzie szczegółowym, bo sąd ostateczny będzie raczej tylko wykwitem, będzie raczej tylko ekspresją triumfu dobra oraz ekspresją wyroków pochodzących z sądów szczegółowych, czyli tych od razu po śmierci. Więc gdy chodzi o sumienie pana Szymona Hołowni, to chciałbym panu Szymonowi donieść, że będzie to nie sumienie
zbałamucone nadmierną wrażliwością, nadmiernym emocjonalizmem, ale będzie to sumienie, które synonimicznie można nazwać słowem, które wyrzekł Jezus. A więc musi być to sumienie katolickie, sumienie antropologiczne, sumienie teologiczne, sumienie ukształtowane przez religię katolicką, przez słowo Chrystusa. To nie może być byle jaki bełkot moich emocji. To nie może być byle jaka wrażliwość, czy nadwrażliwość, czy zbyt mała wrażliwość. To nie mogą być subiektywizmy. To sumienie musi być rzeczywiście czystym zwierciadłem objawienia Chrystusowego. Tak więc nie będzie to sumienie po prostu subiektywne, szymonowe, czy piotrowe, bo ja jestem Piotr. To będzie sumienie Chrystusowe w nas. To prawidłowe sumienie będzie nas sądzić. Bóg pozwala... W ramach czynienia sobie ziemi poddanej Bóg pozwala na hodowlę, nie tyle może produkcję, a jeśli produkcję, to bardziej znamionowaną jako hodowlę, jako takie nie automatyzm w podejściu do zwierząt, ale jakieś właśnie współczucie, ale jednak hodowlę i zabijanie. Podobnie jak pozwala na rybołówstwo, podobnie jak pozwala na polowanie. Nie ma nigdzie w Biblii potępienia tych rzeczy, ani kunsztu myśliwego, ani bodajże Abel był chyba myśliwym. Abel był pasterzem. Pasterzem, tak. Kain był rolnikiem. Rolnikiem. Tak więc notabene w tej kontrowersji między Ablem a Kainem jest swego rodzaju takie zlajkowanie właśnie hodowli, a nie uprawy rolnej. Proszę zwrócić uwagę. To znaczy plusa otrzymuje w tej kontrowersji otrzymuje Abel, który hodował zwierzęta i zabijał je, a nie Kain, który uprawiał rośliny, uprawiał rolę, hodując rośliny i spożywał je. No to... Tak więc jest to też pewna dla nas wskazówka, że oczywiście ona wynikała z czego innego. Wynikała z tego, że ten, który hoduje, jest mniej przywiązany do ziemi, nie potrzebuje takiej własności, porusza się na otwartych przestrzeniach i bardziej jest mniej zabezpieczony przez swoją własność. O to prawdopodobnie chodziło autorowi. Tym niemniej, na korzyść naszej audycji możemy powiedzieć, to ten, który opowiadał się za roślinami, zabija tego, który opowiadał się za zwierzętami, ich hodowlą, ich zabijaniem i spożywaniem. Nie wiem, czy to dobra puenta, ale w każdym razie możemy za puentę uznać to, że nie popełniamy grzechu, jeżeli hodujemy zwierzęta, jeżeli jemy zwierzęta, zabijamy dla mięsa, zabijamy dla futra, jeżeli po prostu robimy to wszystko w ramach tego, że czynimy sobie ziemię poddaną, nie niszczymy jej, ale nie pozwalamy też, żeby zawładnął nami ten animizm. No tak. Jeszcze raz powtórzę, że to zwierzę, które Bóg stworzył, ono i tak musi zdechnąć, ono tak musi umrzeć i często w wielkich męczarniach, w wielkich strachach i pożerane przez inne zwierzę i to nie zawsze gwałtownie od razu. Tak więc, czy i teraz jest pytanie, tym pytaniem chciałbym się pożegnać, bo tak czuję, że zbliżamy do końca, że co jest lepiej, czy że zje zwierzę szczur, obgryzający je jeszcze, gdy ono żyje, czy gdy zjem to ja, brat Piotr Kurkiewicz. No. Życzę wszystkim smacznego. Życzymy wszystkim smacznego, tym, którzy wolą dietę wegańską smacznych roślinek, tym, którzy chcą zjeść steka, smacznego steka. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był brat Piotr Kurkiewicz, kapucyn, misjonarz, założyciel Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu, Matki Kościoła, czyli Szkoły Maryi. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać za poświęcony nam czas. Jeszcze jedno słowo, pani redaktor. Z tego, co czytałem, to dieta wegańska czy wegetariańska wcale nie jest najzdrowsza dla ciała ludzkiego, tak, dla organizmu naszego. Pewne ograniczone ilości mięsa są jak najbardziej korzystne. Tak więc też trzeba byłoby zbadać i okaże się prawdopodobnie wynik na naszą korzyść. Zapewne tak. Ja też jestem tego zdania, zresztą też takie opinie czytałam, ale to już...
każdy musi rozważyć właśnie w sumieniu, czy przykazanie nie zabijaj nie odnosi się także do niego i do tego, że niszczy własne zdrowie poprzez swoją dietę. No tak. Taką czy inną. Tak właśnie. Tak właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas, a już tak tytułem puenty naprawdę na koniec wszystkim polecam przeczytanie krótkiego wierszyka Mikołaja Biernackiego Radocia, idylla maleńka taka, gdzie zaczyna się od robaczka i kończy się na robaczku, a my kończymy nasz program. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.